Cześć, to już jutro. Gdy będziemy starzy, możemy opowiedzieć naszym wnukom o czasach, w których ludzie byli jeszcze lepsi od maszyn w niektórych dziedzinach. Na pewno będą zaskoczeni. Rywalizacja człowieka i maszyny trwa już naprawdę bardzo długo. Rozpoczęła się w czasach rewolucji przemysłowej i wiąże się z nią nawet bardzo romantyczna legenda o robotniku Johnie Henrym. John sprzeciwił się rewolucji i postanowił udowodnić wszystkim, że jest w stanie pracować szybciej i ciężej niż maszyna parowa. Po wielu godzinach pracy i walki udało mu się to osiągnąć, niestety padł z wycieńczenia. Ma nawet swój symboliczny pomnik w stanie Virginia. Gdy było już oczywiste, że maszyny przewyższają nas fizycznie, przyszła kolej na umysł. Zaczęło się w 1992, kiedy pierwszy prosty program wygrał z człowiekiem w grę planszową Trick Track. Później przyszła kolejna Warcaby w 1994. I w końcu, po sławnym meczu w szachy, w 1997 Garry Kasparow przegrał z komputerem Deep Blue. Ale szachy były tylko jednym z przystanków. Prawdziwym świętym graalem gier planszowych zawsze pozostawało Go. Go to strategiczna gra planszowa, w której staramy się zająć jak największą część planszy za pomocą kamyczków i okrążyć przeciwnika. Od szachów różni się chociażby tym, że w szachach po każdej rundzie mamy mniej więcej 20 możliwości wykonania następnego ruchu. W Go mamy 200. Liczba możliwych konfiguracji ułożenia pionków na planszy przekracza ilość atomów we wszechświecie. Szachy to bardziej gra logiczna. Tutaj ważniejsza jest intuicja. W przypadku szachów program może po prostu sprawdzić wszystkie możliwości ruchów i wybrać tą właściwą. W Go jest to niemożliwe. Musi podjąć decyzję bez pełnego zestawu danych, czyli zdać się na swoją intuicję i w jakiś sposób zaryzykować. Brzmi bardzo ludzko, prawda? I tak 16 maja 2016 roku program AlphaGo, stworzony przez Google, przeszedł do historii, pokonując 18-krotnego mistrza z Korei Południowej, Lee Seldona. Zrobili to 10 lat przed zapowiedziami i tylko 19 lat po wygranej Deep Blue z Garrym Kasparowem. Na razie mówimy o grach i małych krokach, które zbliżają nas do prawdziwej sztucznej inteligencji, ale wizja komputerów, które będą od nas mądrzejsze, nie wydaje się już taka niemożliwa. Co stanie się wtedy? Zapraszam na bardzo specjalny odcinek, w którym opowiem Wam o tym świecie. Ale to już jutro. Do zobaczenia. Hej, tu Masny, koniecznie sprawdźcie poprzednie odcinki i subskrybujcie kanał po więcej. Cześć!